toi qui... Mais comment ça, un bisou? Tu te comportes comme... Ninette, il n'y a pas de quoi pleurer. Tu sais pourtant bien que je ne maîtrise pas ma jalousie. Un tyran? Un tyran? Oh, tu exagères. Oui. I am a monster. Baby, I am a monster. Zobaczyliśmy właśnie trailer filmu Życie i śmierci Maxa Lindera, a ze mną jest Edward Porębny, polsko-francuski reżyser. Witam cię, Edwardzie. Powiedz w skrócie, nie mamy dużo czasu, kim w historii światowego kina był Max Linder? Dlaczego o nim właśnie postanowiłeś zrobić film? Fantastyczna historia. Już 8 lat mi to wzięło w sumie. Bardzo skomplikowana historia. Max Linder był pierwszą gwiazdą międzynarodową kina przedwojenną. Pochodził z bardzo prostej rodziny koło Bordeaux, z mojego miejscowości. I on stał się w przeciągu 20 lat pierwszą gwiazdą filmową francuską, pierwszą gwiazdą filmową europejską, eksportowaną do Stanów Zjednoczonych. Następnie stał się nauczycielem Charlie Chaplina. No i wrócił do Europy już tak jako milioner, mega znany i tak dalej, i tak dalej. No i potem, mając 42 lata, półtora roku wcześniej, przez 42 latach, zakochał się niebotycznie w swojej bardzo młodej, wtedy jeszcze niepełnoletniej żonie. Wszyscy myśleli, że wszystko będzie w porządku z nim, bo się w końcu ustatkuje. Urodziła się córka, mając 42 lata. 1 listopada 1925 roku popełnia on samobójstwo i ona również. No i... No wiesz, to jednak jest postać niesamowita. Facet, który zrobił tak wiele w ciągu 20 lat. Dlaczego, jeżeli był przyjacielem, nauczycielem Chaplina, jakąś wielkoświatową gwiazdą, dlaczego świat o nim trochę zapomniał? Właściwie, jeżeli patrzę na historię kina, nie mówi się o nim dużo. Jest chyba jedno kino w Paryżu, które nosi jego imię, nazwisko. Jak to się stało, że jego dziedzictwo zostało zapomniane? I dlaczego właśnie on, dlaczego jego wybrałeś na bohatera swojego filmu? No właśnie, z tym się wiąże cała historia fantastyczna, dlatego że po śmierci Max Lindera jego zazdrosny brat Maurice, starszy, odziedziczył wszystkie jego filmy, a tam było ponad 300 filmów. I wyobraź sobie, że w tej zazdrości, w zwariowalności swojej sytuacji, miał tylko kłopoty zdrowotne. On w którymś momencie wykopał dół w swoim ogrodzie, wyciągnął wszystkie te filmy z puszek, te wszystkie piątki, i wrzucił do dołu i zakopał je. I zniszczył je. 40 lat, czy tam 40 parę lat później, córka, która przeżyła to wszystko, odkopała to i oczywiście nic nie było. Także nie było legacy, nie było nic, co pozostało po nim. Bardzo mało. Więc dlatego ludzie zapomnieli, przyszła II wojna światowa, nie było co pokazywać. Oczywiście ci, co znają historię kina, wiedzą o nim, ale publika musi widzieć coś, żeby zapamiętać. Jak Chaplina zapamiętała, bo jego dzieła są oglądalne, jego nie. A u mnie to była mega skomplikowana sytuacja, ale bardzo ciekawa, bardzo dramatyczna również, bo ja wpadłem na, robiąc film, montując film w Marsylii, z Afryki, wpadłem na artykuł o nim. I tak czytam, mówię, fantastyczna historia, muszę o tym zrobić. Zaproponowałem Arty, żeby to zrobić. I miało się tak zacząć i w którymś momencie ja się zorientowałem, kurczę, mój pierwszy film, Lomasi, Człowiek siedzący, był, dostał parę tam nagrodów, krótki metraż po szkole, został po raz pierwszy wyświetlany w kinie Max Linder Panorama. Więc mówię, kurczę, to jest jakaś omen, no coś niesamowitego. Wiesz, tu już w trakcie się tak zorientowałem, bo widziałem jakiś artykuł, poczytałem sobie w środku, powiedziałem, no kurczę, to jest niesamowite. No i wyobraź sobie to kino, to było budowane kino przez niego, przez Max Lindera. I to kino jest w dalszym ciągu u nas w filmie. A później historia była taka, że zaczęła się zmieniać trochę, dlatego że na początku miał być to film dokumentalny prosto do telewizji. Wszyscy byli zadowoleni i tak dalej. Jeden z koproducentów niestety nas trochę
zrobił szachy machy i na wypłynęło skąd 100 tysięcy euro. No więc to była tragedia generalna z całego filmu. No i co, powiedzieliśmy sobie, co tu zrobić. A ja się trochę uparłem, bo wtedy się dowiedziałem o jego historii, ta historia z kinem. Powiedziałem, nie, muszę to zrobić. Przyszła Artificial Intelligence, zaczęła się rozwijać, inne traktowanie obrazka. I myśmy sobie tak wymyślili z kolegami, a jakby to było, żeby wziąć tą nowoczesną technologię i to, co zostało, bo zacząłem szukać na prawo i lawo, stałem się kumplem tej Modlinder, wzięło mi to chyba półtora roku, żeby wejść w jej życie. Jak to zrobić, żeby przybliżyć przeszłość w dzisiejszość, ale w dzisiejszość z 1925 roku. Jak to się udało, też nie chcemy zdradzać za dużo. Jak zrobić film o człowieku, po którym nie zostało wiele, choć pamięć o nim trwa, pamiętamy, że nawet u Quentina Tarantino jego nazwisko się pojawia, jak Edward Porębny podszedł do tego dziedzictwa światowej kinematografii. Bardzo się cieszę, że taką postać przynosisz na powrót światu. Zapraszamy do kin, film na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. A mogę jeszcze tylko dodać? Do zobaczenia w kinach. Ostatnie słowo. Pracowaliśmy poklatkowo, czyli cały film przerobiliśmy klatka po klatce. Także to była naprawdę mozolna, potworna praca całej ekipy, nie tylko moja, całej ekipy, którą widzimy na końcu w kredytach. Produkcja filmu trwała 8 lat, także efekt tej tytanicznej pracy już na ekranach kin podczas festiwalu. Dziękuję Ci, Edward. I zapraszamy do kina.